Ein Leben mit dem Volk Gottes. Życie z ludem Bożym. Das ist unser Thema heute Nachmittag. Taki jest temat rozważania dzisiejszego popołudnia. Wir haben gestern gesehen, dass wir Glaubende. Wczoraj mogliśmy to oglądać, że my wierzący einen persönlichen Glaubensweg gehen dürfen. Możemy iść naszą osobistą drogą wiary. Wir haben die Vorrechte gesehen. Widzieliśmy też i jakie mamy przywileje. Und auch die Verantwortung. Ale również też i jaka ciąży na nas odpowiedzialność. Heute möchten wir zeigen, dass es auch einen gemeinsamen Weg der Glaubenden gibt. A dzisiaj chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda społeczna droga nas wierzących. Und in der ersten Stunde möchten wir das Wesen und die Vorrechte des Volkes Gottes zeigen. I w pierwszej godzinie chcielibyśmy oglądać istotę, jak również też i przywileje tego ludu Bożego. Wir lesen dazu erste Petrusbrief. W tym celu przeczytamy z pierwszego listu Piotra, kapitel 1, z pierwszego rozdziału, vers 22, wiersz 22, bis 2, vers 5. Do drugiego rozdziału, wiersz 5. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 22 wiersza do drugiego rozdziału, do 5 wiersza. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystępujcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Und noch Kapitel 2, Vers 9. I jeszcze z tego drugiego rozdziału, 9 wiersz. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. In diesen gelesenen Versen, w tych przeczytanych wierszach, zeigt der Apostel Petrus uns den gemeinsamen Weg des Volkes Gottes. Apostoł Piotr pokazuje nam tutaj społeczną drogę ludu Bożego. Nachdem er in Kapitel 1, Vers 3 bis 21, potem, gdy w pierwszym rozdziale od 3 do 21 wiersza den persönlichen Weg gezeigt hat, pokazał nam osobistą naszą drogę. Und er hat angefangen, und das haben wir gestern gesehen, i zaczął od tego, co mogliśmy wczoraj oglądać, dass man persönlich ein Christ ist, że każdy osobiście jest chrześcijaninem, wenn man von neuem geboren ist. Wtedy, gdy ten człowiek narodzi się na nowo. Er fängt also an in Kapitel 1, Vers 3 mit der Bekehrung des Menschen und der Neugeburt. A więc zaczyna od trzeciego wiersza tego pierwszego rozdziału od człowieka, który przeżywa nowonarodzenie. Jetzt in Kapitel 1, Vers 22. A teraz, dzisiaj, od tego 22 wiersza w tym pierwszym rozdziale, fängt er zu unserer Überraschung noch einmal an bei der Bekehrung.
ku naszemu zaskoczeniu zaczyna jeszcze raz mówić od sprawy nowonarodzenia. Er will uns zeigen, chce nam pokazać, dass ein Mensch nur zum Volk Gottes gehört, że człowiek tylko należy do ludu Bożego dlatego, wenn er sich bekehrt hat, że nawrócił się, wenn er von neuem geboren ist. I wtedy, gdy jest na nowo narodzony. Wir haben in Vers 22 bis 24 i w tych wierszach od 22 do 24 die grundsätzliche Voraussetzung für zum Volk Gottes zu gehören. Znajdujemy opisane zasadnicze, najważniejsze warunki, na podstawie których można należeć do ludu Bożego. In Kapitel 2 Vers 1 bis 4 haben wir die praktischen das praktische Verhalten, damit wir diesen gemeinsamen Weg gesegnet gehen können. A w drugim rozdziale od 1 do 4 wiersza oglądamy praktyczne wskazówki, jak możemy tą społeczną drogą w błogosławiony sposób razem iść. Und in Vers 5 und Vers 9 zeigt die zwei großen Eckpfeiler des Volkes Gottes. A w 5 wierszu i w 9 wierszu pokazuje te wielkie, najważniejsze filary tego ludu Bożego. Kapitel 2, Vers 5, der erste Eckpfeiler. W drugim rozdziale, wiersz 5, pierwsza kolumna, kamień narożny. Wir sind eine heilige Priesterschaft. Mówi o tym, że jesteśmy kapłaństwem świętym. Die heilige Priesterschaft bringt Christus vor Gott. Te święte kapłaństwo przynosi Chrystusa przed Boga. In Vers 9 haben wir die königliche Priesterschaft. A w 9 wierszu oglądamy kapłaństwo królewskie. Die königliche Priesterschaft bringt Christus vor die Menschen. A te królewskie kapłaństwo przynosi Chrystusa i przedstawia ludziom. Das sind die großen Linien des Geistes Gottes hier. Takie są tutaj pokazane te główne linie, którymi chce nas poprowadzić Duch Boży. Und jetzt wollen wir die Verse genau ansehen. A teraz spójrzmy dokładnie w treść tych wierszy. Vers 22 zeigt uns die Bekehrung eines Menschen. Wiersz 22 pokazuje nam nawrócenie człowieka. Wenn ein Mensch Gott bekennt, dass er Sünder ist, jeżeli jakiś człowiek wyzna to przed Bogiem, że on jest grzesznikiem, dann reinigt er grundsätzlich seine Seele. To zasadniczo oczyszcza w ten sposób swoją duszę. Das sagt er hier im Vers 22. Tak mówi Piotr w tym 22 wierszu. Und so ein Mensch hat es getan aus Gehorsam zur Wahrheit. I taki człowiek czyni to z powodu posłuszeństwa do prawdy. Es ist die Wahrheit über Gott. A jest to prawda opisująca Boga, dass er heilig ist, że jest święty. Es ist die Wahrheit über den Menschen, dass er ein Sünder ist. Jest to prawda o człowieku pokazująca, że jest grzesznikiem. Und es ist die Wahrheit über das Erlösungswerk von Christus. I jest to prawda o tym dziele odkupienia dokonanym przez Chrystusa, in welchem der Mensch gerettet wird. Przez które człowiek może być zbawiony. Diese drei Tatsachen anzuerkennen, i te fakty uznać, und sich zu beugen vor Gott, i uniżyć się przed Bogiem, dadurch wird bekehrt sich ein Mensch. To są rzeczy, przez które człowiek nawraca się. Und Petrus stellt diesen bekehrten Menschen jetzt sogleich ins Volk Gottes hinein. I Piotr tego nawróconego człowieka wstawia w pośrodek ludu Bożego. Wir sind bekehrt zur ungeheuchelten Bruderliebe. My jesteśmy nawróceni, aby być uczestnikami tej nieobłudnej miłości braterskiej. Das ist etwas Wunderbares für mein Herz. Jest to rzecz cudowna dla mojego serca.
Als ich mich bekehrte, bin ich sogleich in die Mitte der Gläubigen gestellt worden. Bo przez akt nawrócenia natychmiast zostałem wstawiony pośród tego ludu Bożego. Und ich wünsche von Herzen das für euch alle. I tego właśnie życzę z całego serca dla was wszystkich, aby tak się stało. Dass ihr euch bekehrt habt, abyście się nawrócili, dann gehört ihr zum Volk Gottes. Wtedy będziecie należeli do ludu Bożego. Aber Petrus will jetzt zeigen, dass noch etwas Zweites geschehen ist. Ale Piotr jeszcze chce nam pokazać, że druga rzecz się stała. Als ich mich bekehrte, gdy ja się nawróciłem, das war meine Verantwortung, to była to wtedy moja odpowiedzialność, da hat Gott in mir ein Werk getan. I Bóg w moim wnętrzu dokonał swojego dzieła. Und das wird uns jetzt in Vers 23 gezeigt. I to jest pokazane w 23 wierszu. Nämlich, ich bin von neuem geboren worden. Mianowicie, ja teraz narodziłem się na nowo. Das ist das Werk Gottes in mir. To takie jest dzieło Boże wewnątrz mnie. Da hat er mir ein neues Leben gegeben. I on darował mi nowe życie. Und zwar durch die Einwirkung des Wortes Gottes. A mianowicie przez działanie Słowa Bożego. Und sagt, dass dieses Wort Gottes, das mich zur Neugeburt brachte. I mówi o tym, że to Słowo Boże, które mnie doprowadziło do tego nowego narodzenia, lebendig und bleibend ist, steht hier. Jest tutaj napisane, to Słowo jest żywe i trwające. Dieses Wort ist lebendig, es vermag Leben zu schaffen in uns. To, że ono jest żywe, to oznacza, że ono jest w stanie w nas stworzyć, sprawić życie. Und dieses Wort Gottes ist bleibend. I to Słowo Boże jest równocześnie też trwające. Das bedeutet, dass wenn wir Leben bekommen haben, a to oznacza, że jeżeli otrzymaliśmy życie, wir es nie mehr verlieren können. Nigdy więcej już nie możemy tego życia stracić. Wir haben Leben aus Gott. I my mamy życie z Boga. Johannes spricht auch davon. Jan również o tym mówi. Und sagt, wir sind von neuem oder von oben geboren. I mówi tak, że my jesteśmy narodzeni z nowa albo z góry narodzeni. Und diese Neugeburt ist ein Wunder Gottes. I to nowonarodzenie człowieka jest to cudem Bożym. Ich denke an meine Mutter. Ja teraz przypominam sobie moją mamę. Ich habe vieles aus Gottes Wort durch meine Mutter lernen dürfen. O tak, mogłem wiele nauczyć się ze Słowa Bożego przez moją mamę. Und wenn wir erlebten, dass ein Mann sich bekehrte in unserer Gegend. I jeżeli my doświadczaliśmy tego, że jakiś człowiek się w naszej okolicy nowo narodził, dann sagte meine Mutter, wir waren noch klein. My byliśmy wtedy mali, a mama mówiła do nas, sein Mann des Wunders. Jest to mąż cudu Bożego. Des Wunders Gottes. Cudu Bożego. Und das ist auch wahr von uns. I taka jest też i prawda w stosunku do nas. Ich hoffe, dass ihr alle dem Herrn Jesus gehört. Mam nadzieję, że dzięki łasce wszyscy, jak tu jesteście w tej sali, należycie do Pana. Dann seid ihr Männer und Frauen und Kinder des Wunders. To jeżeli tak jest, to jesteście niewiastami cudu, mężami cudu i dziećmi cudu Bożego. Und jetzt vertieft der Apostel Petrus noch die Gedanken. A teraz apostoł Piotr jeszcze pogłębia te myśli. Indem uns zeigt, was der Charakter des Menschen ist, der nicht bekehrt ist. Pokazując nam, jaki jest charakter człowieka, który się nie nawrócił. Das zeigt in Vers 24. To pokazuje w wierszu 24. Und in Vers 25 zeigt den Charakter des bekehrten Menschen. A w 25 wierszu pokazuje charakter nawróconego człowieka. Wenn jetzt vom unbekehrten Menschen spricht. A więc, jeżeli on teraz mówi o człowieku nienawróconym, sagt er ist wie Gras. Mówi, że taki człowiek jest jak trawa. Nun ich
habe in meinem Beruf viel mit Gras zu tun gehabt. Ja, wykonując mój zawód, miałem bardzo dużo do czynienia właśnie z trawą. Und Gras ist nicht einfach Gras. A trawa to nie tylko po prostu jakaś tam trawa. Es gibt schönes Gras. Bo może być piękna trawa. Es gibt bitteres Gras. Może być gorzka trawa. Süßes Gras. Może być słodka trawa. Schlechtes Gras. Może być zła trawa. Und wenn wir die Menschen ansehen, i gdy my spojrzymy na wszystkich ludzi, dann sagen wir auch, sie sind verschieden. To na pewno powiemy, wszyscy ludzie są różnorodni. Es gibt freundliche Menschen. Są bardzo przyjaźni ludzie. Komische Menschen. Bardzo śmieszni ludzie. Schwierige Menschen. Są bardzo trudni ludzie. Aber Petrus sagt, alle sind gleich. Ale Piotr mówi, wszyscy są równi. Und sie verdorren alle. I oni wszyscy uschną. Sie gehen dem Tod entgegen und dem göttlichen Gericht. Oni wszyscy zdążają w kierunku śmierci, a tym samym w kierunku Bożego sądu. Allerdings will er noch einige Ausnahmen zeigen. Ale poza tym chciałby pokazać nam jeszcze kilka wyjątków. Er spricht hier von des Grases Blume. On mówi tu o kwiecie trawy. Er zeigt uns, dass es Menschen gibt, die eine Blume entfalten. On pokazuje nam, że są tacy ludzie, którzy potrafią rozwinąć się jak kwiat. Die kommen zu Ehre und Ansehen in dieser Welt. Oni tutaj pojawiają się w tym świecie ku czci i ku własnemu uznaniu. Aber er sagt, auch diese Blume fällt ab. Ale mówi tutaj również i ten kwiat opada. Es gibt auch einige Polen, die weltbekannt sind. Również wiemy, że i w Polsce byli ludzie znani na cały świat. Aber es kam auch bei ihnen der Tag des Todes. Ale również dobrze wiemy o tym, że w przypadku tych ludzi też nastąpił kiedyś dzień śmierci. Da hatten sie vielleicht 30 Kränze an der Beerdigung. Może mieli w czasie pogrzebu 30 wieńców. Aber die Blume fiel ab. Ale kwiat opadł. Der Ruhm der Menschen ist schnell zu Ende. Bo chwała człowieka bardzo szybko się kończy. Es gibt ein deutscher Dichter, der hat gesagt ungefähr folgendes. Jest taki jeden niemiecki poeta, który powiedział mniej więcej tak. Der menschliche Ruhm hält selten mehr als 1000 Jahre. Że chwała człowiecza rzadko kiedy trwa dłużej niż 1000 lat. Und das ist ein wahres Wort. I to jest prawdziwe słowo. Es gibt einige griechische Philosophen. Jest kilku greckich filozofów, von denen man noch nach 1000 Jahren spricht. O których jeszcze się po 1000 latach mówi i mówiło. Aber wie schnell ist der menschliche Ruhm zu Ende? Ale to też widać, jak szybko ludzka chwała kończy się. Und jetzt kommt er von den bekehrten, von den gläubigen Menschen zu reden. I teraz zaczyna Piotr mówić o nawróconych, o wierzących ludziach. Und er sagt, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. I mówi, że słowo Pana trwa na wieki. Und er sagt uns Glaubenden. I mówi do nas wierzących. Das ist das Wort, das euch verkündigt wurde. Że to jest to słowo, które wam zostało zwiastowane, wiersz 25. Und darum bleibst du in Ewigkeit. I to dlatego właśnie ty trwać będziesz na wieczność. Das ist die grundsätzliche Voraussetzung für das Volk Gottes. Taki jest zasadniczy warunek obowiązujący dla ludu Bożego. Bekehrung, nawrócenie się, Neugeburt, nowonarodzenie. Dann bleibst du und gehörst du zum Volk Gottes für Zeit und Ewigkeit. I wtedy ty będziesz trwał i będziesz należał do ludu Bożego na wieczność. Und jetzt fährt er fort, uns zu belehren. I teraz on dalej kontynuuje pouczanie nas. Was für ein Verhalten, praktisches, tägliches Verhalten zum Segen des Volkes Gottes ist.
jakiego rodzaju praktyczne, codzienne zachowanie nasze będzie przydawało dla błogosławieństwa ludu Bożego. Aber zunächst spricht er von den Dingen, die störend wirken im Volk Gottes. Ale najpierw zaczyna mówić o rzeczach, które destruktywnie działają wśród ludu Bożego, zakłócająco. Er sagt zu uns Glaubenden, on powiedział do nas wierzących, ihr habt Dinge abzulegen. Macie rzeczy, które należy odłożyć. Auch wenn wir dem Herrn Jesus angehören, nawet jeżeli my należymy do Pana Jezusa, ist die Sünde noch in uns. To również w nas jest grzech. Und die will immer wieder böse Dinge hervorbringen. I ten grzech chce ciągle na nowo złe rzeczy wykonywać. Das zum Beispiel Bosheit. Na przykład złość. Und davon spricht er jetzt. I o niej on teraz mówi. Legt ab alle Bosheit. Odłóżcie na bok wszelką złość. Bosheit kann sich äußern in lauten Worten. Złość może się wyrażać przez głośne słowa. Auch in eisigem Schweigen. Może się wyrażać również przez lodowate milczenie. Petrus sagt uns jetzt heute Nachmittag. I Piotr do nas mówi dzisiaj po południu. Legt das ab. Odłóżcie to na bok. Dann fährt er fort und sagt, wir sollen den Trug ablegen. I dalej kontynuuje, mówi, odrzućcie wszelką zdradę. Ich bin nicht sicher, ob oder ich bin. Wir haben gesehen, dass das polnische Wort eine ein bisschen andere Bedeutung hat. I analizując tekst, stwierdziłem, że polskie słowo zdrada ma troszeczkę inne znaczenie. Ich möchte jetzt die deutsche Bedeutung erklären. Chciałbym teraz podać niemieckie znaczenie tego słowa. Und ich nehme an, dass Petrus das meint. I mam na myśli, myślę, że to właśnie Piotr miał na myśli. Trug ist nicht Lüge. Bo zdrada to nie jest kłamstwo. Ich habe nie angenommen, dass Brüder und Schwestern mich anlügen. Ja nigdy nie zakładałem, aby siostry lub bracia mnie okłamywali. Aber Gefahr des Truges ist da. Ale niebezpieczeństwo oszustwa istnieje. Czego? Prawdy? Fałszu. O, niebezpieczeństwo fałszu. Ich erkläre jetzt gleich, was das ist. Ein Bruder erzählte mir. Jeden z braci opowiedział mi kiedyś, dass er mit einem Freund Schach gespielt hat. Że z przyjacielem swoim grał w szachy. Und dann sagt er, ich habe fünfmal gewonnen. I powiedział mi, pięciokrotnie zwyciężyłem. Und zweimal unentschieden gespielt. I dwukrotnie gra zakończyła się nierozstrzygnięta. Hat er lange nichts mehr gesagt. Potem długo nic nie powiedział. Dann sagt er, fügt er hinzu, zehnmal habe ich verloren. I dodał do tego po długiej przerwie, ale 10 razy przegrałem. Wenn er das nicht noch gesagt hätte, gdyby on tego nie dopowiedział, wäre es Trug gewesen. Byłoby to fałszem. Nicht Lüge. Nie byłoby to kłamstwo. Er hat wirklich fünfmal gewonnen, bo rzeczywiście on pięciokrotnie zwyciężył. Und zweimal unentschieden. I dwukrotnie gra zakończyła się nierozstrzygnięta. Aber es wäre nur die halbe Wahrheit gewesen. Ale byłoby to tylko połową prawdy. Ich möchte eure Gedanken führen zum Patriarchen Abraham. I chciałbym wasze myśli teraz skierować do patriarchy Abrahama. Als er nach Ägypten zog, gdy on udał się do Egiptu, hat er gesagt, Sara ist meine Schwester. To powiedział wszystkim, że Sara to jest moja siostra. Das war sie auch. Rzeczywiście była jego siostrą. Aber er hat nicht gesagt, dass sie seine Frau ist. Ale nie dopowiedział, że jednocześnie ona jest jego żoną. Das ist Trug. I to właśnie jest fałsz. Und jetzt merken wir, i teraz zauważamy, wie schnell das bei uns zu finden ist. Jak szybko coś takiego może być stwierdzone również u nas. Wir erzählen nur die halbe Geschichte, bo będziemy opowiadali komuś tylko połowę historii, damit wir besser dastehen. Po to, aby lepiej wyglądać w jego oczach. Das schadet im Volk Gottes. Coś takiego strasznie szkodzi wśród ludu Bożego. Dann Heuchelei. Następnie obłuda. Das ist frömmer Reden
als man ist. A jest to mówienie bardziej święte niż w rzeczywistości się jest świętym. Als unser Herr auf Erden war, bo gdy nasz Pan Jezus był na tej ziemi, hat mit großer Energie gegen die Heuchelei gekämpft. On z wielką energią walczył z obłudą. Ich habe heute Morgen, als wir mit den Brüdern zusammen waren, dzisiaj do południa, gdy byliśmy zgromadzeni razem z braćmi, erzählt, dass ich als junger Mann begann, Vorträge zu halten und Versammlungen zu besuchen. Opowiadałem o tym, że jako młody człowiek zacząłem już głosić Słowo Boże i odwiedzać zgromadzenia. Sagte mir ein alter, erfahrener Bruder, i wtedy mi powiedział stary, doświadczony brat: Max, stell mal deinen Mund einen Meter weiter als deine Füße. Max, przestawiaj twoje usta o metr dalej niż twoje stopy. Wenn mich nicht gehalten hätte, wäre ich hingefallen. Wenn mich nicht gepackt hätte. I to oznacza, że gdyby ktoś mnie nie podtrzymał, gdy tak się nachylam, to na pewno bym się przewrócił. Da sagt er mir, siehst du, wenn du mit dem Mund weiter gehst als mit den Füßen. A to miał na myśli ten brat. Gdy będziesz swoje usta przesuwał zbyt daleko do przodu, niż stoją twoje stopy, dann kommst du zu Fall. Wtedy ty doprowadzisz siebie do upadku. Möchten wir nicht den Pharisäern gleichen? O, nie bądźmy podobni do faryzeuszów, die geweißelte Wände waren, getünkte Wände, którzy byli jak pomalowane na biało ściany, die das äußere gereinigt haben, którzy oczyszczali tylko to, co zewnętrzne, und im innen waren sie voller Bosheit, a we wnętrzu swoim byli pełni złości. Das ist diese Heuchelei. To jest właśnie obłuda. Dann Neid. Następnie zazdrość. Es gibt zwei Worte in Deutsch, Neid und Eifersucht. Dwa słowa w niemieckim są podobne. Zazdrość i zawiść. Zazdrość, zawiść. Ich erkläre sie gleich, dann versteht ihr, was ich meine. Zaraz je wyjaśnię, aby to dobrze zrozumieć. Neid ist das Ausstrecken nach dem, was dem anderen gehört. Zazdrość to jest dążenie za rzeczami, które należą do kogoś innego. Da hat dein Bruder ein schönes Haus. Bo może jakiś brat ma piękny dom. Wir sind neidisch. I już jesteśmy zazdrośni. Oder er ist begabt in der Versammlung am Wort zu dienen. Albo może jest obdarowany przez Pana, aby w zgromadzeniu służył głoszeniem słowa. Neid kommt auf in unserem Herzen. To wtedy zazdrość pojawia się w naszym sercu. Eifersucht ist das übertriebene Bewahren des eigenen Besitzes. A zawiść, czy te drugie słowo, bo nie wiem, czy to dobrze akurat jest zawiść określone, jest to wygórowane myślenie o swojej własnej własnym posiadaniu. Da hat ein Junge ein neues Fahrrad. Może jakiś chłopak ma nowy rower. Niemand darf es berühren. I on myśli sobie, nikomu nie wolno go dotykać. Es ist sein Fahrrad. To jest jego rower. Das ist Eifersucht. To jest właśnie zawiść. Und das da sollte nicht im Volke Gottes sich entfalten. I coś takiego nie powinno się rozwijać wśród ludu Bożego. Das ist massiv störend für den gemeinsamen Weg. Jest to okropnie destruktywne i zakłócające społeczną drogę. Und dann kommt das üble Nachreden. A następnie pojawiają się tu obmowy, złe obmowy. Das ist auch so schlimm, zerstörerisch im Volk Gottes. To są rzeczy, które również są strasznie burzące społeczność wśród ludu Bożego. Dass man falsche oder übertriebene Dinge erzählt über Brüder oder Schwestern. Że zaczynamy opowiadać fałszywe albo może tylko przesadzone rzeczy o siostrach lub braciach. Und wenn man das ausbreitet, i gdy zaczynamy coś takiego rozpowszechniać, dann ist es kaum mehr gut zu machen.
to taką rzecz jest prawie niemożliwe, aby odwrócić i naprawić. Alles üble Nachreden. To wszystko jest zła obmowa. Nachdem er jetzt diese negativen Dinge gezeigt hat. I gdy Piotr już w tym wierszu pierwszym, drugiego rozdziału pokazał wszystkie negatywne rzeczy, und wir haben nötig, sie zu Herzen zu nehmen. I naprawdę bardzo tego potrzebujemy, abyśmy sobie to głęboko do serca wzięli, kommt er jetzt zu dem, was positiv ist. Przechodzi teraz do rzeczy, które są pozytywne. Was hilft. Takie, które pomagają. Was zum Segen ist im Volk Gottes. Takie, które są błogosławieństwem dla ludu Bożego. Wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Ich wünsche sehr, dass alle hier immer in dieser Weise kleine Kindlein bleiben. Ja bardzo bym sobie tego życzył, abyśmy my wszyscy pozostali w tym względzie takimi mądrymi, małymi niemowlętami. Die verlangen haben nach dem Wort Gottes. Takie niemowlęta, które spragnione są Słowa Bożego. Wie es vernünftig und unverfälscht verkündigt wird. Aby to Słowo było w rozsądny i niesfałszowany sposób głoszone. Vor 25 Jahren habe ich dieses Wort richtig gut verstehen lernen. Przed 25 laty naprawdę właściwie zrozumiałem znaczenie tego słowa. Da ist unser siebtes Kind geboren. Wtedy narodziło się nasze siódme dziecko. Und da war Betrieb in unserer Familie. I wtedy okazało się, jak wiele jest ruchu, zajęcia w rodzinie. Viel Lärm. Dużo hałasu. Manchmal auch Streit. Czasami również i sprzeczki. Und dieser kleine Junge. A ten mały chłopczyk. Inmitten des ganzen Getriebes der Familie. Nagle znalazł się w środku tego tumultu w tej rodzinie. Trank seine Milch. A on sobie pił swoje własne mleko. Ließ sich nicht stören. I w ogóle nie dał sobie tego zakłócić. Ich hab das Bild noch vor meinen Augen. Ja ten obraz jeszcze mam przed swoimi oczami. Und so ist es auch im Volk Gottes. I tak też powinno być wśród ludu Bożego. Da gibt es viele Stimmen, die an unsere Ohren kommen. Tak, wiele jest głosów, które docierają do naszych uszu. Dann sagt jemand zu dir, hast du dieses Buch gelesen? Ktoś do ciebie mówi, a czy ty czytałeś tą książkę? Bist du an jenem Vortrag gewesen? Das ist gut. I to jest dobre. A ktoś inny mówi, a czy byłeś na tym wykładzie? To też jest dobre. Kennst du diese Gruppe von Gläubigen? Das ist lebendig. I czy znasz tą grupę wierzących, która jest tak wypełniona życiem? Dann hörst du auch von Streit unter Gläubigen. I wtedy też i słyszysz, że są sprzeczki wśród wierzących. Aber du lässest dich nicht stören. Ale ty nie pozwolisz sobie tego spokoju zakłócić. Du trinkst deine Milch. I ty pijesz swoje mleko. Diese unverfälschte Milch des Wortes Gottes. Te niesfałszowane mleko Słowa Bożego. Das wünsche ich euch allen. Tego właśnie wam wszystkim życzę. Dass ihr dieses Verlangen habt nach dem Wort Gottes. Abyście mieli głębokie pragnienie spożywania Słowa Bożego. Wenn das alle haben, jeżeli wszyscy będą mieli takie pragnienie, das ist zum Segen des Volkes Gottes. Będzie to wtedy błogosławieństwem dla ludu Bożego. Und wenn wir diese Milch zu uns nehmen, i gdy my przyjmujemy to mleko, dann wachsen wir zur Errettung. Wtedy zaczynamy rosnąć ku zbawieniu. Ich habe gezeigt, was Petrus gestern, was Petrus meint mit der Rettung. Wczoraj właśnie to pokazałem, co Piotr ma na myśli, mówiąc to słowo zbawienie. Er meint den Moment, wo wir eintreten in den Himmel. Pod tym słowem on ma na myśli ten moment, w którym my wejdziemy do nieba. Um dann mit ihm zu erscheinen
in Herrlichkeit. Po to, aby razem z nim ukazać się w chwale nad ziemią. Dahin dürfen wir wachsen. I do tego właśnie mamy wzrastać. Ich möchte das vorstellen, weil das so wichtig ist. Chciałbym to teraz przedstawić, dlaczego jest to tak ważne. Dass der Moment, wo wir in den Himmel eintreten, że ten moment, w którym my wejdziemy do nieba, immer größeren Platz einnimmt in unseren Gedanken. Powinien zajmować coraz to więcej miejsca w naszych myślach. Ein alter Bruder bei uns konnte nicht mehr in die Versammlung. Jeden starszy brat wśród nas nie mógł już chodzić do zgromadzenia. Ein jüngerer Bruder besuchte ihn nach jeder Versammlungsstunde. I jeden z młodszych braci zawsze po godzinie zgromadzenia szedł do niego i go odwiedzał. Um ihm etwas zu erzählen, was sie gehört haben in der Versammlung. Aby mu trochę opowiedzieć, co słyszeli w zgromadzeniu. Und immer wenn dieser Bruder in die Stube des Alten trat, i zawsze, gdy ten młody brat wchodził do pokoju tego starszego, hat dieser alte Bruder immer dasselbe gefragt. To ten stary brat zawsze jednakowe pytanie stawiał. Das ist so das Wesen, wenn man älter wird. Taka jest istota człowieka, gdy już się zestarzeje, dass man immer wieder dasselbe sagt. Że ciągle na nowo mówi się to samo. Und er fragte jedes Mal, i ten brat pytał za każdym razem, hat man heute auch etwas gesagt vom Kommen des Herrn Jesus? Czy dzisiaj też chociaż troszkę mówiono o przyjściu powtórnym Pana Jezusa? Er war gewachsen zur Errettung. Tak, on już dorósł do tego pochwycenia, zabrania przez Pana. Auch der Apostel Paulus stellt uns diesen Gedanken vor in 1. Timotheus 6. Również apostoł Paweł w pierwszym liście Tymoteusza w 6. rozdziale przedstawia nam tą myśl. Er sagt, ergreife das ewige Leben. On mówi do nas, uchwyćcie się żywota wiecznego, wir wachsen zur Errettung, abyśmy wzrastali ku zbawieniu. Und dabei schmecken wir, dass der Herr gütig ist. A przy tym możemy zakosztować, jak dobrotliwy jest Pan. Wenn wir wünschen, diesem Herrn zu gehorchen, jeżeli życzymy sobie tego, aby być posłusznym temu Panu, und das möchten wir jetzt den Jungen vorstellen, i coś takiego chcielibyśmy szczególnie wam młodym przedstawić, seid bereit, dem Herrn Jesus zu gehorchen. Bądźcie wszyscy chętni do tego, aby słuchać Pana Jezusa. Ihr werdet erfahren, dass dieser Herr gütig ist mit euch. To wtedy doświadczycie tego, że ten Pan jest dobrotliwy dla was. Dann zeigt er uns, dass wir gekommen sind zu ihm als zu einem lebendigen Stein. Następnie pokazuje nam, że my przyszliśmy do niego jak do kamienia żywego. In der deutschen Übersetzung steht hier zu welchem kommend. W niemieckim tłumaczeniu to słowo jest tutaj przetłumaczone przystąpcie w czwartym wierszu jako czynność, która się odbywa w sposób ciągły i coraz to bliżej jesteśmy. Ich möchte eine Frage stellen jetzt. I teraz chciałbym wam postawić pytanie. Ich bin vor einem Jahr bei euch gewesen. Byłem wśród was rok temu. Und jetzt bin ich wieder da. I teraz znowu jestem wśród was. Und ich frage dich, wie hat sich dein Leben verändert in diesem Jahr? I chcę zapytać ciebie, w jaki sposób twoje życie się w ciągu tego roku zmieniło. Vielleicht sagst du, ich habe viele Traktate verteilt. Może powiesz, rozdałem wiele traktatów. Das ist gut. Dobrze, tak jest. Ich bin in jeder Versammlungsstunde gewesen. Może powiesz, byłem na każdej godzinie zgromadzenia. Auch gut. To też dobrze. Ich habe Hilfen, Betrachtungen gelesen über Gottes Wort. Ja czytałem wiele rozważań na temat Słowa Bożego. Auch gut. Też jest to dobre. Aber die entscheidende Frage ist, ale decydujące pytanie jest takie. Stehst du jetzt ein Jahr später näher beim Herrn oder nicht? Czy teraz po upływie jednego roku znajduje się bliżej twojego Pana albo nie? Immer näher kommend. Ciągle zbliżać się do niego. Vielleicht sagt mir jetzt eine Schwester oder ein Bruder. Może teraz powie mi siostra lub brat. Ich bin schon ganz nahe beim Herrn.
Ja jestem już bardzo blisko Pana. Dann sag ich dir, to wtedy Ci mówię, geht noch näher. Jest możliwe, że możesz być jeszcze bliżej. Immer näher zum Herrn. Ciągle bliżej Pana. Und wenn wir zu diesem Herrn kommen und näher kommen, i jeżeli my do tego Pana przyjdziemy i będziemy coraz to bliżej przychodzić, dann erfahren wir zwei Dinge. Wtedy będziemy doświadczali dwóch rzeczy. Dass dieser Herr beim Menschen verworfen ist. Że ten Pan został przez ludzi odrzucony. Aber dass er bei Gott auserwählt kostbar ist. Ale że on dla Boga jest takim wybranym i kosztownym. Ich bin kein Theoretiker. Nie jestem teoretykiem. Bekenne deinen Herrn in deinem Leben. Wyznaj Twojego Pana w Twoim życiu. Dann wirst du erfahren, dass er immer noch von Menschen verworfen ist. Wtedy doświadczysz tego, że ten Pan jest dalej jeszcze przez wszystkich ludzi odrzucany. Das ist der Grund, warum du nicht immer freimütig dich zum Herrn bekennst. To jest właśnie powód, dlaczego ty nie przyznajesz się tak swobodnie do swojego Pana. Als das unser ältestes Kind, unsere Tochter, in der ersten Klasse zur Schule ging. Gdy moja najstarsza córka swego czasu szła do pierwszej klasy w szkole, dann hat sie den Mitkameraden und der Lehrerin erzählt, was sie am Sonntag erlebt hat in der Versammlung. Wtedy ona swoim koleżankom i kolegom, jak również i nauczycielce, opowiedziała, co ona przeżyła w zgromadzeniu w niedzielę. Ganz freimütig. Tak, całkowicie swobodnie. Aber sie wurde vorsichtiger. Sie wurde mit der Zeit vorsichtiger. Mit der Zeit. Ale z upływem czasu stawała się coraz to bardziej ostrożna w wypowiedziach. Weil sie ausgelacht wurde. Dlatego, że ją zaczęto wyśmiewać. Das wirst du auch erfahren. I ty też tego będziesz doświadczał. Bekenne dich zum Herrn. Ale przyznaj się do Twojego Pana. Und trage die Schmach. I znoś tą hańbę. Es ist deine Schmach. Jest to hańba. Aber denk daran, ale zawsze myśl o tym, bei Gott ist der Herr Jesus auserwählt kostbar. Że dla Boga Pan Jezus jest wybranym i kosztownym. Blick zum Himmel, wenn du ihn bekennst. Spoglądaj do nieba, gdy przyznajesz się do Niego. Ich habe über Jahre in meinem kleinen Dorf Traktate verteilt. Ja przez wiele lat w mojej małej wsi rozdawałem traktaty. Und da habe ich das erlebt. I ja to też doświadczyłem. Da bin ich ausgelacht. Że wyśmiewano mnie. Da haben die gesagt, der Max ist sonst normal. I powiedziano tak, Max poza tym to jest całkiem normalny. Aber macht er so komische Sachen. Ale oprócz tego to on takie śmieszne rzeczy robi. Ich habe keine Freude, wenn die Menschen mich komisch finden. Ja wcale nie cieszę się z tego, jeżeli ludzie uważają mnie za człowieka śmiesznego. Da war ich in Gefahr aufzuhören. I byłem w wielkim niebezpieczeństwie, aby zaprzestać to czynić. Dann habe ich zum Himmel geblickt. Ale zacząłem spoglądać do nieba. Und da sah ich im Glauben meinen Herrn. I wtedy we wierze widziałem mojego Pana. Inmitten des Thrones. Który znajdował się pośrodku tronu. Könnt ihr finden in Offenbarung 5. Możecie to przeczytać w Księdze Objawienia w 5. rozdziale. Inmitten göttlicher Macht und Ehre. Tam on jest tym centrum boskiej mocy i czci. Das hat mir Mut gegeben. I to właśnie dodawało mi odwagi. Weiter für meinen Herrn zu zeugen. Aby dalej świadczyć dla mojego Pana. Du brauchst nicht nur Mut. Ty potrzebujesz nie tylko odwagi. Du brauchst auch Kraft. Ty potrzebujesz również siły. Und Kraft bekommst du, wenn du nach oben blickst. Ale tą siłę będziesz otrzymywał tylko wtedy, gdy będziesz spoglądał w górę. Und jetzt möchte ich noch die zwei wichtigen Hauptpfeiler des Volkes Gottes zeigen. A teraz chciałbym jeszcze pokazać te dwa ważne filary ludu Bożego. Erstens die heilige Priesterschaft. Po pierwsze, kapłaństwo święte. Wir treten gemeinsam vor Gott. My społecznie przystępujemy przed Bogiem.
Christus vor ihn zu bringen. Aby jemu przynosić Chrystusa. Das ist Anbetung. To jest właśnie mowa o uwielbieniu. Wenn man jemand anbetet, jeżeli ktoś kogoś uwielbia, dann stellt man ihm seine eigenen Vorzüge, Eigenschaften vor. Wtedy zaczyna tej osobie przedstawiać jej wspaniałości. Wir haben Gott noch nie gesehen. A my Boga nigdy jeszcze nie widzieliśmy. Aber wir wissen, wer er ist. Ale my wiemy, kim on jest. Denn der Sohn Gottes kam auf Erden. Bo Syn Boży przyszedł kiedyś na ziemię. Und er hat alle Eigenschaften Gottes völlig dargestellt. I on wszystkie te przymioty Boże w pełni przedstawił. Und wenn wir zusammen sind als Versammlung, i gdy my jesteśmy razem zgromadzeni jako zbór, zur Stunde des Brotbrechens, i znajdujemy się w tej godzinie łamania chleba, dann sprechen wir in den Gebeten vom Herrn Jesus, wtedy my w modlitwach mówimy o Panu Jezusie, von seinem Erlösungswerk, mówimy o Jego dziele odkupienia. Und wir stellen Christus gleichsam vor Gott hin. I my tak Chrystusa przedstawiamy Bogu. Und dadurch beten wir ihn an. I w ten sposób go uwielbiamy. Es sind geistliche Schlachtopfer, die emporsteigen. Są to duchowe ofiary rzeźne, które wstępują do Boga. Ich werde in der zweiten Stunde noch etwas darauf eingehen. W drugiej naszej godzinie dzisiaj będziemy jeszcze na ten temat mówili. Aber ich möchte noch die königliche Priesterschaft vorstellen. Ale chciałbym wam jeszcze przedstawić królewskie kapłaństwo. Das Volk Gottes hat eine zweite Aufgabe. Lud Boży również ma do spełnienia drugie zadanie. Nämlich von diesem Gott zu zeugen. Mianowicie to, aby świadczyć o tym Bogu. Das wird uns in Vers 9 gezeigt. To jest nam pokazane w wierszu 9. Dass wir Christus vor die Menschen stellen. Abyśmy my Chrystusa przedstawiali ludziom. Nicht nur mit dem Mund, nie tylko naszymi ustami, sondern mit der ganzen Haltung unseres Lebens, ale całym postępowaniem, nastawieniem naszego życia. Petrus macht uns hier Mut, das zu tun. Piotr nas tutaj tak bardzo zachęca, dodaje odwagi, abyśmy to czynili. Indem uns sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Mówiąc do nas, że jesteście pokoleniem, narodem wybranym. Dieses Zeugnis für diesen Gott ist ein Vorrecht. I to świadectwo składać przed Bogiem, to dla nas jest wielkim przywilejem. Dann sagt er, ihr seid eine königliche Priesterschaft. I mówi do nas, jesteście teraz królewskim kapłaństwem. Das ist ein geistlicher Adelsstand. Jest to stan taki szlachecki w sprawach duchowych. Wir können den ungläubigen Menschen etwas Großes bringen. My możemy tym niewierzącym ludziom przynieść coś wielkiego. Ich möchte eure Gedanken führen zum Patriarchen Jakob. Chciałbym wasze myśli teraz skierować na patriarchę Jakuba. Da kommt dieser Nomadenwanderer in den Hof des Pharao. I ten wędrowiec, ten, który całe życie mieszkał w namiotach, on teraz wchodzi na dwór Faraona. Und dieser große König der Ägypter, i ten wielki król Egiptu, und dieser Schafhirte hebt seine Hände und segnet den Pharao. A okazuje się, że ten pasterz owiec, on podnosi swoje ręce i błogosławi Faraona. Dieser einfache Schafhirte war sich seiner Würde bewusst. Ten prosty pasterz owiec, on był świadomy swojej godności. Wir sagen das in aller Demut. Mówimy to z wielką pokorą. Wir können den ungläubigen Menschen etwas bringen, etwas Großes. Bo my możemy tym niewierzącym ludziom coś przynieść, co jest bardzo wielkiego. Dann sagt er, ihr seid eine heilige Nation. I mówi do nas Piotr, wy jesteście narodem świętym. Ihr seid reserviert für Gott. Jesteście zarezerwowani dla Boga. Wir sind nicht reserviert, um hier auf Erden etwas Großes zu werden.
My nie jesteśmy zarezerwowani na to, aby stać się kimś wielkim na tej ziemi. Nein, Gott hat uns für sich reserviert. Nie, to Bóg dla siebie samego nas zarezerwował. Damit wir etwas zeigen von den Eigenschaften Gottes. Abyśmy mogli też coś z tych przymiotów Bożych temu światu pokazać. Ein Volk von Gott besitzt. Gott besitzt uns. To jest naród, którego właścicielem jest Bóg. Und wir dürfen die Tugenden dessen verkündigen. I możemy teraz przymioty tego ogłaszać, der uns geführt hat aus der Finsternis, który nas wyprowadził z ciemności zu seinem wunderbaren Licht. Do swojej cudownej światłości. Finsternis ist, wenn ein Mensch Gott nicht kennt. Ciemnością jest to, że jakiś człowiek nie zna Boga. Und Licht ist, wenn man Gott kennt. A światłością jest to, jeżeli ktoś zna Boga. Und ich habe große Freude an diesem Satz hier. I bardzo się cieszę z tego zdania tu zapisanego. Er sagt nicht nur, wir sind aus der Finsternis zum Licht gebracht. Bo nie tylko mówi, że jesteśmy z ciemności wyprowadzeni do światłości. Nein, zu seinem wunderbaren Licht. Nie, mówi do jego cudownej światłości. Es ist eine große Gnade. Jest to wielka łaska. Wenn man Licht hat über Gott. Jeżeli ktoś ma światłość czy światło na temat Boga. Licht durch das Wort Gottes. Światłość przez Słowo Boże. Nur so finden wir als Volk Gottes den Weg. Tylko w ten sposób możemy odnaleźć drogę jako lud Boży. Man kann von Liebe sprechen. Można mówić o miłości. Und Liebe muss das Volk Gottes kennzeichnen. I rzeczywiście miłość powinna charakteryzować lud Boży. Aber damit das Volk Gottes den Weg findet, den es gehen kann. Ale aby lud Boży mógł znaleźć drogę, którą ma iść, braucht es Licht. Potrzebuje światłości. Göttliches Licht. Boskiej światłości. Ich habe oft erzählt, vielleicht auch bei euch. Bardzo często to opowiadałem, może również wśród was, dass ich auf meinen Reisen oft jede Nacht in einem anderen Bett schlafe. Że w moich podróżach bardzo często śpię każdą noc w innym łóżku. Und dann erwache ich nachts manchmal. I czasami budzę się w nocy. Und weiß nicht mehr, wo ich bin. I nie wiem, gdzie się znajduję. Und dann nützt es mir nichts, dass ich meine Familie liebe. I wtedy nic mi nie pomoże ten fakt, że ja miłuję moją rodzinę. Dann brauch ich eine Lampe. Nie, ja wtedy potrzebuję lampy. Und die Schwestern, wo ich wohne, die Familien, wo ich wohne, die stellen mir oft schöne Nachttischlampen hin. I siostry, czy te rodziny, w których ja mieszkam, stawiają mi na nocnym stoliczku piękne lampy. Und wenn ich das habe, dann stelle ich die weit weg. I gdy taką lampę mam koło siebie, to zazwyczaj ją bardzo daleko od siebie odsuwam. Denn ich habe in meinem Leben schon einige zertrümmert. Bo w moim życiu już kilka takich lamp stłukłem. Und dennoch brauche ich Licht. Ale pomimo tego potrzebuję światła. Und ich nehme immer eine eigene Lampe mit. I dlatego zawsze ze sobą wożę swoją własną latarkę. Ich habe sie auch jetzt dabei. Nawet i teraz ją mam przy sobie. Peter kennt sie, hat sie schon gesehen. Piotr ją zna, ją widział. Die mache ich an dann nachts, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich bin. I tą latarkę ja zapalam w nocy, gdy obudzę się i nie wiem, gdzie się znajduję. I jak tylko pojawi się światłość, to wszystko staje się jasne, gdzie jestem. Posiadać światłość to jest cudowna rzecz. Mamy takie zadanie, aby Chrystusa w naszym uwielbieniu przynosić Bogu. Mamy zadanie również, aby Chrystusa przynosić ludziom. To jest składanie świadectwa. Przeczytamy z pierwszego listu Piotra, z 4 rozdziału. Vers 10 und 11. Wiersz 10 i 11. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 10 i 11 wiersz.
Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Kapitel 5, vers 1-11. Piąty rozdział od 1 do 11 wiersza. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Wir haben die zwei großen Aufgaben des Volkes Gottes gesehen. Oglądaliśmy już te dwa wielkie, ważne zadania ludu Bożego. Gott anzubeten, uwielbiać Boga, indem wir geistliche Schlachtopfer darbringen. Przez to, że przynosimy te duchowe ofiary rzeźne. Es gab einst ein irdisches Volk Gottes. Kiedyś był właśnie ten lud ziemski Boży. Das ist das Volk Israel. To znaczy lud izraelski. Es hat materielle Opfer dargebracht. Który składał ofiary materialne. Sie haben Tiere geopfert. Oni ofiarowali zwierzęta. Und sie haben Musikinstrumente gespielt. I oni również grali na instrumentach. Aber das himmlische Volk Gottes jetzt, ale ten niebiański lud Boży obecnie, es bringt nicht solche materiellen Opfer, nie przynosi tego rodzaju ofiar materialnych, sondern es sind geistliche Opfer. Ale są to duchowe ofiary. Ich möchte versuchen zu zeigen, was das ist. Spróbuję wam pokazać, co to takiego. Wenn wir zusammen sind zur Stunde des Brotbrechens, gdy jesteśmy zgromadzeni razem na tą godzinę łamania chleba, und ein Bruder betet, i jeśli któryś z braci się modli, oder wir gemeinsam ein Lied singen, albo gdy społecznie śpiewamy pieśń, oder wenn ein Bruder eine kurze geeignete Stelle liest aus Gottes Wort, albo jeżeli któryś z braci otworzy Słowo Boże i przeczyta pasujące krótkie miejsce, wenn dann etwas aus unseren Herzen zu Gott emporsteigt, jeżeli w trakcie tego coś z naszych serc wstępuje do Boga, das ist Anbetung. To właśnie jest uwielbienie. Das ist geistliches Schlachtopfer. To jest właśnie przynoszenie tych duchowych ofiar rzeźnych. Und wir sehen, dass das alle angeht, die dem Herrn angehören. I widzimy, że to wszystkich dotyczy, którzy należą do Pana. Frauen und Männer. Zarówno niewiast, jak i mężów. Aus allen unseren Herzen darf Lob und Dank und Anbetung zu Gott emporsteigen.
ze wszystkich naszych serc może chwała, dziękczynienie i uwielbienie wstępować do Boga. Das sind diese geistlichen Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. To są te duchowe ofiary rzeźne, które są przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dann zum zweiten zur königlichen Priesterschaft. A po drugie dla tego królewskiego kapłaństwa. Ich sagte schon, das geht nicht nur um unseren Mund. Już powiedziałem, że nie tylko chodzi o nasze usta, sondern es geht um unser ganzes Verhalten. Ale chodzi tutaj o całe nasze zachowanie się. Durch unser Verhalten dürfen wir Christus vor die Menschen bringen. To przez nasze zachowanie się możemy Chrystusa przynosić ludziom. Fromm reden kann jeder. Mówić pobożnie to każdy potrafi. In ein frommes Gesicht machen in der Versammlung kann auch jeder. Również też i siedzieć z pobożną twarzą w zgromadzeniu, to każdy potrafi. A wie benehmen wir uns zu Hause? Ale w jaki sposób zachowujemy się w domu? Wie benehmen wir uns in der Schule? W jaki sposób zachowujemy się w szkole? Wie am Arbeitsplatz? W jaki sposób zachowujemy się na miejscu pracy? Die königliche Priesterschaft erfasst die ganze Kapazität unseres Lebens. Tak, te królewskie kapłaństwo powinno obejmować całą objętość naszego życia. Das sind die beiden großen Aufgaben des Volkes Gottes. Takie są te dwa wielkie zadania ludu Bożego. Und jetzt möchten wir noch einige praktischen Hinweise geben. A teraz chcielibyśmy przekazać kilka praktycznych wskazówek. Und ich mache eine Überschrift. I nad tym, co teraz powiem, chciałbym nadać tytuł. Nebeneinander, obok siebie, miteinander, ze sobą, füreinander, dla siebie. Das soll in der Praxis Wirklichkeit werden. To w praktyce powinno być urzeczywistniane. Wir gehen zu Kapitel 4, Vers 10. Przejdźmy teraz do czwartego rozdziału przeczytanego dziesiątego wiersza. Er sagt, dass jeder eine besondere Gabe hat. Tu w tym wierszu czytaliśmy o tym, że każdy z nas ma swój własny szczególny dar. Eine besondere Fähigkeit. Szczególną zdolność. Und mit dieser deiner Fähigkeit kannst du dem anderen dienen, den Geschwistern dienen. I tą twoją własną zdolnością możesz innym, czyli współwierzącym, usługiwać. Wenn ich vor einen Besuch mache, jeżeli ja kogoś odwiedzam, und die Klingel drücke an der Haustüre, i naciskam dzwonek przy jego drzwiach domu, dann tue ich das mit meinem Zeigfinger. To czynię to moim palcem wskazującym. Der kann es am besten. Ten palec to potrafi zrobić najlepiej. Wenn er verletzt ist, nehme ich auch mal den Mittelfinger. Gdy na przykład byłby zraniony, to mogę użyć mój środkowy palec. Aber der Zeigfinger kann es am besten. Ale palec wskazujący czyni to najlepiej. Es gibt etwas im Volk Gottes, das nur du so gut kannst. Jest właśnie taka czynność wśród ludu Bożego konieczna do wykonania, którą potrafisz tylko ty tak dobrze zrobić jak nikt inny. Benutze es zum Segen der Geschwister. I dlatego wykorzystuj umiejętność w tym kierunku dla pożytku wszystkich wierzących. Ich denke an einen Bruder als Beispiel in der französischen Schweiz in Vevey. Ja na przykład myślę w tym momencie o pewnym bracie jako przykład dla was z zgromadzenia we francuskiej części Szwajcarii w miejscowości Vevey. Ten brat już jest w górze u Pana. Aber ich habe nie mehr einen Bruder getroffen, ale nigdy w życiu nie spotkałem drugiego takiego brata, der mich so herzlich begrüßt hat wie dieser Bruder. Który by mnie tak serdecznie witał, jak właśnie ten brat. Ohne jede Schmeichelei. Bez jakiejkolwiek tutaj. Mit einer tiefen Herzlichkeit. Z jakiegokolwiek pochlebstwa, tylko z głębi swojego serca. Hat er mich begrüßt. On zawsze mnie witał. Und meine Frau sagt, du gehst nur zur Konferenz nach Vevey. I moja żona mi nawet powiedziała, ty tylko dlatego jeździsz na konferencję do Vevey. Wegen der Begrüßung dieses Bruders. Z powodu pozdrowień właśnie, jakimi cię wita ten brat. Keiner hat das je so gut gekonnt, wie der das konnte.
Nikt inny nie potrafił tego tak zrobić, jak ten brat to potrafił. Dienet einander. Służcie sobie wzajemnie. Mit dieser deiner speziellen Fähigkeit. Z każdą z twoich szczególnego rodzaju zdolności. Dann zeigt Petrus in Vers 11 die zwei großen speziellen Aufgaben. A następnie w wierszu 11 Piotr pokazuje następne dwa szczególnego rodzaju zadania. Zuerst redet er die an, die reden in der Versammlung. On najpierw tutaj kieruje się do wszystkich tych, którzy przemawiają w zgromadzeniu. Er meint die Brüder, die am Wort dienen. Ma na myśli tutaj wszystkich braci, którzy usługują głoszeniem słowa. Wenn jemand redet in der Versammlung, jeżeli ktoś przemawia w zgromadzeniu, rede er Aussprüche Gottes. To przemawiać ma jak ten, kto mówi wyroki Boże. Dann muss er das sagen, was in diesem Moment Gott will, dass gesagt wird. On musi powiedzieć to, co w danym momencie Bóg chce, aby było powiedziane. Es geht jetzt nicht darum, dass alles in Übereinstimmung mit der Bibel sein muss. Nie chodzi tu w tym względzie tak bardzo o to, aby wszystko było zgodne w jednomyślności z Biblią. Das ist in jedem Fall wahr und richtig. W każdym przypadku jest to dobre i właściwe. Aber es geht darum, das Wort der Weissagung zu sprechen. Ale chodzi o to, aby mówić tutaj słowem proroczym. Ich denke an das junge Ehepaar. Myślę o pewnym małżeństwie młodym. Ein halbes Jahr verheiratet. Pół roku tylko byli po zawarciu związku małżeńskiego. Erst kurz zum Glauben gekommen. A tak w ogóle to niedawno, jak tylko się nawrócili. Sie suchten einen Platz von Gläubigen, wo sie Nahrung bekommen. I ci młodzi ludzie poszukiwali takiego miejsca, w którym by mogli odbierać najlepszy duchowy pokarm, czyli takiego zboru szukali. Sie gingen dahin, dorthin und verschiedene Orte. Chodzili na zgromadzenia w różnych miejscowościach. Und dann kamen sie auch manchmal in die Wortverkündigung, wo ich herkomme. I czasami też przychodzili na godzinę głoszenia Słowa Bożego do zboru, z którego ja pochodzę. Da fuhren sie zu einer Wortverkündigung bei uns. I zdarzyło się, że jechali na takie głoszenie Słowa Bożego do nas. Und hatten einen heftigen Streit zusammen im Auto. I w aucie strasznie się pokłócili. Man sagt manchmal, das erste Ehejahr ist das glücklichste. Bardzo często się mówi, że pierwszy rok współżycia małżeńskiego jest rokiem najszczęśliwszym. Das ist nicht immer so. Nie zawsze tak jest. Und es ist auch schade, wenn es das glücklichste ist. I byłaby to szkoda, jeżeli by rzeczywiście był najszczęśliwszym. Ich wünsche jung verheirateten, dass sie glücklich sind. Oczywiście, ja życzę młodo pobranym ludziom, aby byli szczęśliwymi. Aber ich wünsche euch, dass das Glück immer steigt noch. Ale oprócz tego, to życzę wam wszystkim małżeństwom, aby wasze szczęście coraz to bardziej w górę wzrastało. Aber sie hatten einen heftigen Streit. Ale wracając do nich, oni mocno się pokłócili. Dann kamen sie in die Versammlung. I wtedy weszli na zgromadzenie. Und ein Bruder stand auf. I jeden z braci wstał und sprach über Schwierigkeiten im Eheleben. I mówił na temat trudności i problemów w pożyciu małżeńskim. Sie saßen da wie erschlagen. Oni siedzieli na tym zgromadzeniu jak trafieni strzałem. Sie haben einander angeguckt. Jeden na drugiego sobie spoglądali. Und haben gesagt, das hat diesem Bruder niemand sagen können. Przecież o naszej kłótni nikt nie mógł temu bratu powiedzieć. Das ist allein Gott. Der jetzt zu uns spricht. To jedynie może być tylko Bóg, który do nas w ten sposób przemawia. Seht ihr, das muss in einer Wortverkündigung Tatsache werden. Tak, patrzcie, to powinno być rzeczywistością w każdym głoszeniu Słowa Bożego. Jung Bekehrte haben noch nicht Interesse an göttlichen Grundsätzen des Zusammenkommens. Młodo nawróceni ludzie nie zawsze wykazują głębokie zainteresowanie tymi podstawowymi prawdami chrześcijaństwa. Die kommen hierher und haben Fragen. Oni raczej przychodzą i mają mnóstwo pytań. Und der Herr will sie beantworten. A Pan przecież chciałby dać im odpowiedź. Durch das Wort der Weissagung. Właśnie poprzez głoszone słowo proroctwa. 1. Korinther 14.
Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, musimy przeczytać. Vers 24 und 25. 24 i 25 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 24 i 25 wiersz. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: prawdziwie Bóg jest pośród was. Das ist das Wort der Weissagung. To jest właśnie tutaj obrazowo przedstawione słowo prorockie. Da wird das Innere vor Gott offenbar. Bo wtedy okazuje się, że wnętrze człowieka jest objawione przed Bogiem. Ich denke an meine Kindheit. I teraz przypomina mi się moje dzieciństwo. Bin von meinen Eltern mitgenommen worden immer zur Versammlung. Ja zawsze byłem zabierany przez moich rodziców do zgromadzenia. Und dann kam eine Frau aus unserem Dorf. Ungläubige Frau. I zdarzyło się, że na jedno takie zgromadzenie przyszła niewierząca kobieta z naszej wsi. Und nach der Versammlung standen wir zusammen. I po zgromadzeniu staliśmy w grupach razem. Da sagte diese Frau. I wtedy ta kobieta powiedziała: Da ist Gott. Tu wśród was jest Bóg. Weil ein Wort gesprochen worden ist, das genau sie getroffen hat. Dlatego, że było powiedziane takie słowo Boże, które mnie dokładnie w mój bolący punkt dotknęło. Lasst uns dafür beten, dass das Wort der Weissagung geschieht. O, wszyscy módlmy się o to, aby na każdym zgromadzeniu było głoszone słowo prorockie. Und die Brüder bitte ich vom Herrn abhängig zu handeln. A braci bardzo proszę, aby działali w zależności od Pana. Dass Aussprüche Gottes geschehen in den Zusammenkünften. Aby wyroki Boże, wypowiedzi Boże były głoszone w zgromadzeniu. Dann kommt die zweite Aufgabe. Teraz dalej pojawia się następne zadanie. Das hat mit dienen zu tun. Wenn jemand dient, hier im Text steht. Zadanie, które jest dla tego kogoś przeznaczone, który usługuje. Wir haben hier diese einfache Zweiteilung. My mamy tutaj taki prosty podział. Wenn jemand redet, jeżeli ktoś mówi, wenn jemand dient. I jeżeli ktoś usługuje, początek 11 wiersza. Da meint Petrus die materiellen Dinge. Piotr tutaj ma na myśli usługi materialne. Das sind die Brüder, die sorgen für die Heizung hier. To mogą być bracia, którzy troszczą się o to, aby było ogrzane pomieszczenie. Habt ihr schon darüber nachgedacht? Czy w ogóle kiedyś o tym pomyśleliście? Das sind die Brüder, die das Geld verwalten. Są to bracia, którzy również zarządzają pieniędzmi zgromadzenia. Das sind die Brüder, die Brot und Wein bereitstellen. To są bracia, którzy chleb i wino stawiają na stół. Es gibt Geschwister, die denken nicht darüber nach. Są tacy wierzący, którzy w ogóle na ten temat się nie zastanawiają. Sie meinen am Sonntag morgen fällt das vom Himmel. Może myślą, że to w niedzielę rano wszystko spada na ten stół z nieba. Das fällt nicht vom Himmel. Ale wiedzcie, to nie spada z nieba. Das jemand hier, der ist sehr treu und macht das immer bereit. Jest ktoś taki w każdym zborze, który to wiernie wykonuje i zawsze to przygotowuje. Und dazu braucht es Kraft Gottes, sagt hier Petrus. I Piotr tutaj mówi, do tego też on potrzebuje tej mocy Bożej. Ihr habt jetzt eine Klimaanlage. Może macie tutaj urządzenie klimatyzacyjne. Aber wir hatten ein Lokal, wo ich herkomme. Ale ja mam, my mamy taki lokal w tej miejscowości, w której my pochodzimy. Da hatte ein Bruder die Aufgabe für die Luft zu sorgen. To jeden jest taki brat, którego zadaniem jest, aby było właściwe powietrze w tej sali. Ich kann euch sagen, da braucht er Kraft Gottes. I mogę wam powiedzieć, że on potrzebuje wiele mocy Bożej. Du denkst vielleicht zum Fenster öffnen und schließen braucht es nicht viel Kraft. Może ty pomyślisz sobie, że do otwarcia okna i zamknięcia okna nie potrzeba zbyt wiele siły. Aber das zu tragen, was die Geschwister dir immer sagen. Ale znosić to wszystko, co na ten temat twojego otwierania i zamykania będą mówili wierzący. Der eine fällt um, weil es zu heiß ist. Bo się okazuje, że ktoś jeden się przewraca, bo mu za gorąco. Gleichzeitig erkältet sich der andere.
Ale jednocześnie w tej samej chwili ktoś inny znowu się przeziębia. Da braucht es Kraft Gottes. Do tego potrzeba, żeby to znosić, mocy Bożej. Und Treue für diesen Dienst. I potrzeba wierności, aby tą służbę wykonywać. Ich möchte noch einmal etwas erzählen von einem Freund von mir. Jeszcze coś innego chciałbym opowiedzieć o pewnym przyjacielu moim. Er ist auch droben beim Herrn. On też już jest w górze u Pana. Der heißt, hieß Robert. On nazywał się Robert. Der hat ein Leben lang das Brot am Sonntagmorgen mitgebracht zum Brotbrechen. On całe swoje życie w niedzielę rano przynosił chleb na łamanie chleba. Und einmal fuhr er zur Versammlung am Sonntagmorgen. Pewnego razu on jechał właśnie na zgromadzenie w niedzielę rano. Hatte einen schweren Autounfall. I uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi. Er war verletzt, seine Frau war verletzt. On był ranny i jego żona była ranna. Da kommt ein Mann und hält an mit dem Auto. Nadjechał inny samochód i mężczyzna się zatrzymał. Kommt, springt zu ihrem kaputten Auto. I podskoczył szybko do ich rozbitego samochodu. Und fragt, kann ich Ihnen helfen? I zapytał, czy mogę wam w czymś pomóc. Sagt der Mann, ja. I ten brat powiedział, tak. Hier ist ein Brot. Tutaj jest chleb. Das muss unbedingt sofort an diese Adresse. Który natychmiast musi być dostarczony na następujący adres. Das sind Gläubige zusammen, die möchten das Brot brechen. Bo tam będą zgromadzeni wierzący, którzy będą ten chleb chcieli łamać. Ich bitte Sie, bringen Sie das hin. Proszę Pana o to, proszę go tam zawieźć. Er dachte nicht an seine Verletzung. On w ogóle nie myślał o swoich ranach, które odniósł. Nicht an die Verletzung seiner Frau. Nie myślał o ranach, jakie odniosła jego żona. Aber er dachte an den Herrn und führte seine Aufgabe in Treue aus. Ale on myślał o swoim Panu i o tym, aby wiernie swoje zadanie wypełniać. Das ist der Bruder Robert. Takim był ten brat Robert. Sei es, wenn jemand dient. A więc jeżeli ktoś usługuje, aus der Kraft, die Gott darreicht. Niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Dann gehen wir zu Kapitel 5. I teraz możemy przejść do 5 rozdziału. Da lernen wir, dass eine Versammlung besteht, das Volk Gottes besteht aus Alten und Jungen. I z tego rozdziału dowiadujemy się, że zgromadzenie, czyli lud Boży, składa się zarówno z młodych, jak i starszych ludzi. Man sollte alte und junge nicht trennen. I nigdy nie powinno oddzielać się młodych od starych. Sie gehören zusammen. Gdyż oni wszyscy razem ze sobą do siebie wzajemnie należą. Und es braucht beide. I każdy z nich potrzebuje drugiego nawzajem. In Mittelamerika gibt es noch Eselswagen. W środkowej Ameryce po dziś dzień używane są wozy ciągnięte przez osły. Und ich höre, dass man da immer einen alten und einen jungen Esel vor den Wagen spannt. I ja dalej jeszcze słyszę o tym, że w przypadku zaprzęgu tych osłów używa się bardzo często starego i młodego osła. Der junge hat Kraft zu ziehen. Młody ma siłę, aby ciągnąć. Der alte weiß den Weg. A stary zna drogę. Und das wünsche ich auch den Brüdern hier in Polen. I tego właśnie życzę wszystkim braciom w Polsce. Dass ihr so zusammen geht. Aby w ten sposób razem ze sobą ramię w ramię szli. Zuerst werden die Älteren angesprochen, die Ältesten. Najpierw tutaj apostoł zwraca się do starszych. Und er sagt nicht, die über der Versammlung sind. I on tutaj nie mówi do starszych, którzy są ponad zgromadzeniem. Sondern unter euch. Ale mówi do nich, którzy są wśród was. Die Alten sollen bescheiden bleiben. Starzy powinni pozostać skromnymi. Und Petrus zeigt sich selbst als Vorbild. I Piotr samego siebie tutaj przedstawia jako wzór godny naśladowania. Er sagt nicht, ich bin ein Apostel jetzt. On teraz nie mówi o sobie, o ja to jestem apostołem. Sondern ich bin ein Mitältester. Ale on mówi o sobie, ja jestem współstarszym. Und dann sagt er, hütet die Herde Gottes. I mówi, paście trzodę Bożą. Wenn man eine Herde hüten will, jeżeli ktoś chce paść trzodę, das beinhaltet drei Dinge. To jego praca będzie się składała z trzech rzeczy. Nahrung geben,
dawać pożywienie, sie schützen, dawać ochronę und sie führen. I prowadzić je. Das ist die Herde Gottes hüten. To oznacza właśnie strzec trzodę Bożą. Es ist nicht die Herde der Brüder, a więc nie jest to trzoda braci, es ist die Herde Gottes. Jest to trzoda Boża. Damit will die Schrift zeigen, dass das eine hohe Aufgabe ist. I w ten sposób Pismo chce tutaj nam pokazać, że to jest bardzo wzniosłe zadanie. Die Herde Gottes hat einen großen Platz im Herzen Gottes. Ta trzoda Boża ma naprawdę wielkie miejsce w sercu Bożym. Ich möchte jetzt die älteren Brüder ermuntern. I chciałbym teraz wszystkich starszych braci zachęcić. Wenn ihr euch auf geistliche Weise einsetzt für die Herde, jeżeli w duchowy sposób będziecie się dawali używać dla dobra trzody, dann ist das sehr kostbar für Gott. To będzie to wtedy bardzo kosztowne dla Boga. Denn ihr hütet die Herde Gottes. Dlatego, że wy będziecie strzegli tą trzodę Bożą. Und dann zeigt er drei Eigenschaften. I tu jednocześnie pokazuje trzy cechy. Dieser Dienst soll freiwillig geschehen. Ta służba ma być dobrowolnie wykonywana. Das ist mit jedem Dienst für den Herrn so. I w każdej służbie tak powinno być czynione. Da gibt's keine, beim Herrn gibt's keine Zwangsarbeit, bo u Pana nie ma przymusowych robotników. Da gibt's nur freiwillige. Dla Pana mogą być użyteczni tylko dobrowolni pracownicy. Auch dieser Dienst darf freiwillig geschehen. I ta służba też może być wykonywana tylko i wyłącznie w dobrowolny sposób. Zweitens bereitwillig. A po drugie, z ochotnego serca. Nicht mit jammern, mit seufzen. I nie powinna być wykonywana z narzekaniem i jęczeniem, sondern mit Freude. Ale z radością. Und das dritte, nicht herrschen über die Besitztümer. A po trzecie, nie jako panujący nad swoją posiadłością. Nicht mit Polizeimethoden. I nie wykonywane to ma być metodami policyjnymi. Sondern Vorbilder der Herde sein. Ale być wzorcem dla trzody. Es ist nicht einfach, diesen Dienst zu tun. Nie jest to łatwą rzeczą tego rodzaju służbę wykonywać. Ich spreche nicht leichtfertig darüber. I nie mówię tego lekkomyślnie. Aber der Herr will euch ermuntern, ihr älteren Brüder. Ale to Pan chce was właśnie zachęcić, was starszych braci. Und er sagt, wenn ihr der Herde Gottes dient, i mówi do was, jeżeli będziecie usługiwali trzodzie Bożej, dann leg ich euch eine besondere Belohnung bereit. To odkładam na bok właśnie dla was szczególnego rodzaju wynagrodzenia. Die Krone der Herrlichkeit. Mianowicie koronę chwały. Damit macht er euch Mut. I w ten sposób on was tu zachęca. Es ist keine einfache Zeit, auch nicht für die Versammlung heute. To nie jest łatwy czas dla zgromadzenia w dzisiejszych czasach. Wir leben in einer Welt, wo Autorität nicht anerkannt wird. Dlatego, że my żyjemy w świecie, w którym nie uznawane są jakiekolwiek autorytety. Und das wirkt sich auf aus bis in die Versammlung Gottes. I to niestety ma swoje oddziaływanie aż do Zgromadzenia Bożego. Und es gibt Brüder in den Ländern, wo ich reise. I są tacy bracia w tych krajach, do których ja jeżdżę. Die sagen mir, die Autorität wird nicht beachtet. Którzy mówią mi, że autorytety już teraz nie są poważane. Das ist so. Tak się dzieje. Aber sie bleibt bestehen. Ale one jednak istnieją. Wenn es geistliche Autorität ist. Naturalnie wtedy, gdy jest to duchowy autorytet. Ich weiß nicht, ob man in eurer Sprache den Unterschied sehen kann. Nie wiem, czy w waszym języku możliwe jest zauważenie tej różnicy. Zwischen autoritär und Autorität. Pomiędzy określeniem ktoś jest autorytarny, a ktoś jest autorytetem. Durch ein Leben der Gottesfurcht und der Treue zum Herrn. Przez życie w bogobojności i wierności w stosunku do Pana.
Gewicht zu bekommen unter den Geschwistern. Otrzymać właściwe znaczenie wśród wierzących. Das ist, was der Herr wünscht. To jest właśnie to, co życzy sobie Pan, aby się stało. Und glückliche Versammlungen, wo es solche Brüder gibt. I szczęśliwe są takie zgromadzenia, wśród których tacy bracia są. Ich möchte noch einmal das vorstellen. Das ist mir sehr wichtig. Jeszcze raz chciałbym wam to przedstawić, co dla mnie jest tak bardzo ważne. Die Versammlung Gottes ist etwas ganz kostbares im Herzen Gottes. Zgromadzenie Boże jest rzeczą bardzo kosztowną w sercu Bożym. Und wer dieser Versammlung dient, i kto usługuje temu zgromadzeniu, ten ehrt Gott. Tego Bóg uczci. Und wer diese Versammlung zerstört, a kto burzy to zgromadzenie, der wird von Gott gerichtet. Ten będzie sądzony przez Boga. Das könnt ihr finden in 1. Korinther 3. To możecie przeczytać w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale. Da werden, sind allerdings Ungläubige dort. Tam przede wszystkim pokazani są niewierzący. Sagt die Schrift, wer die Versammlung Gottes zerstört. I tam Słowo Boże mówi, kto niszczy zgromadzenie Boże, ten wird Gott zerstören. Tego Bóg zniszczy. Es geht um ein kostbare Sache. Gdyż chodzi tutaj o kosztowną rzecz. Es ist die Herde Gottes. Chodzi o trzodę Bożą. Jetzt werden die Jüngeren angeredet. I teraz zwraca się do młodszych. Und ihnen wird nur ein Wort gesagt. I do nich jest skierowane tylko jedno słowo. Seid den Älteren unterwürfig. Piąty wiersz. Bądźcie ulegli starszym. Rebellion ist ein zerstörender Grundsatz. Rebellion. Zerstört. Rebelia jest rzeczą niszczycielską. Unterwerfung ist ein heilender Grundsatz. A poddanie się czy uległość jest to zasada uzdrawiająca. Ich möchte einen Satz aus Epheser 5 vorstellen. Chciałbym wam jeszcze jeden wiersz przedstawić z Efezjan 5 rozdziału. Da werden wir alle aufgefordert, einander unterwürfig zu sein. Tam w tym wierszu jesteśmy wzywani, abyśmy wzajemnie byli sobie poddani. Wir wollen das aufschlagen. Chcielibyśmy to otworzyć, Efezjan 5 rozdział. Epheser 5, Vers 21. Wiersz 21. Der ganze Satz. Efezjan 5 rozdział, 21 wiersz. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Einander unterwürfig in der Furcht Christi. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Es gibt verschiedene Aufgaben. Są różnorodne zadania w zgromadzeniu. Und wenn ein Bruder eine Aufgabe vom Herrn bekommt und treu erfüllt. Jeżeli jakiś brat otrzymuje zadanie od Pana i wiernie to zadanie wykonuje, dann sollen wir ihm auch unterworfen sein in seinem Dienst. To bądźmy też i jemu poddani w tym zakresie wykonywanej jego służby. Ich erzähle etwas von meinem Bruder Hans. Chciałbym wam opowiedzieć coś na temat mojego brata Hansa. Er ist auch beim Herrn jetzt. On też już jest teraz u Pana. Der saß jahrelang neben mir in der Versammlung. On długie lata siedział obok mnie w zgromadzeniu. Und wir hatten ein zu kleines Lokal, fast kein Platz. I mieliśmy wtedy zbyt małe pomieszczenie. Prawie już nie było miejsc. Man musste oft Stühle hineinstellen, dass alle sitzen konnten. I często musieliśmy dostawiać krzesła, aby wszyscy mogli usiąść. Und dieser Hans hatte ein Blick für diese Sache. I ten brat Hans miał właśnie oko na te rzeczy. Der wusste genau, jetzt muss man noch drei Stühle hineinstellen. On, oder fünf oder sieben. On dokładnie wiedział, w którym momencie należy dostawić 3, 5, 7 krzeseł. Und einmal saß ich neben ihm. I kiedyś siedziałem obok niego. Kamen Leute herein. Weszli ludzie. Und ich wartete immer, dass Hans reagiert. I czekam, aż Hans zareaguje. Er reagierte nicht. On nie reaguje. Nun, ich habe reagiert. I wtedy ja zareagowałem. Ich habe einem jungen Bruder gesagt, hol mal fünf Stühle. I powiedziałem do młodego brata, przynieś 5 krzeseł. Die wurden hineingestellt. Krzesła zostały dostawione. Und waren die ganze Stunde leer. I były przez całą godzinę puste. Da habe ich eine Lektion gelernt. Wtedy nauczyłem się pewnej lekcji. Ich war meinem Hans nicht unterwürfig.
Ja nie byłem poddany mojemu bratu Hansowi. Unterwürfigkeit ist ein heilender Grundsatz. Bo poddaństwo jest naprawdę uzdrawiającą zasadą. Ein Bruder kauft den Wein zum Brotbrechen. Jeden z braci kupuje wino na łamanie chleba. Er entscheidet auch, welche Sorte Wein. On również decyduje o tym, jaki gatunek wina należy kupić. Wir haben immer manchmal etwas Mühe. My czasami mamy problem z tym, wenn er die Sorte wechselt, gdy on zmieni rodzaj wina, da gibt es solche, die ihn ansprechen. To są takie osoby, które zwracają się w tej sprawie do niego. Und sagen, du hättest eine andere Marke nehmen sollen. Ty mógłbyś wziąć przecież inny rodzaj wina. Das nicht unterwürfigkeit. To nie jest uległość. Natürlich kann man auch mal in der Brüderstunde über solche Dinge sprechen. Naturalnie na godzinie braterskiej na temat takich rzeczy można porozmawiać. A wir müssen auch die Aufgaben sehen, die jeder hat. Ale również powinniśmy widzieć i uznać zadania tego kogoś, kto je wykonuje. Und dann sagt er, seid alle alt und jung mit Demut. Fest umhüllt. I dlatego on tutaj mówi do młodszych i starszych: wszyscy razem przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Vorne und hinten. Z przodu i z tyłu. Mit Demut. Pokorą się przyodziać. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. I teraz następuje bardzo ważne zdanie. Über den möchte ich jetzt grundsätzlich etwas sagen. I na temat tego zdania chciałbym zasadnicze, ważne rzeczy powiedzieć. Te zdanie pojawia się trzykrotnie w całej Biblii. Bei Gott gibt es ein großes Reservoir von Gnade. U Boga znajduje się ogromny zbiornik łaski. Und jetzt kommt die Frage für uns, wie kann ich persönlich? I teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób mogę ja osobiście? Wie können wir miteinander als Versammlung? W jaki sposób my w społeczności jako całe zgromadzenie dieses Reservoir der Gnade Gottes für uns nutzbar machen. Jak możemy ten zbiornik łaski Bożej dla nas wszystkich albo dla siebie osobiście wykorzystać? Ich hoffe, dass ihr mich erträgt hier in Mikołu, wenn ich jetzt etwas sage. Mam nadzieję, że mnie zniesiecie tutaj w Mikołowie, jeżeli coś na ten temat powiem. Wenn ihr denkt in Mikołu. Jeżeli wy pomyślicie sobie w Mikołowie, my jesteśmy tym najlepszym zgromadzeniem z całej Polski, wtedy ten zbiornik łaski będzie zamknięty. Ale jeżeli pozostaniecie w pokorze, chciałbym teraz wasze myśli skierować na osobę Gedeona. Er hat zu Gott gesagt, zum Engel Gottes. On powiedział do anioła Bożego: ich bin der jüngste. Ja jestem najmłodszym z domu mojego. Und mein Stamm ist der kleinste. A moja rodzina jest najmniejszą. Wahre Demut erschließt die Gnadenquellen Gottes. Prawdziwa pokora otwiera te zasuwy łaski Bożej. Im persönlichen Leben. W osobistym życiu. Im gemeinsamen Leben. W społecznym życiu. In unseren Familien. W naszych rodzinach. Und dann sagt er noch etwas. I jeszcze coś ważnego powiedział. In Vers 6. W szóstym wierszu. Demütigt euch. Ukuszcie się. Das ist ein Unterschied. To jest wielka różnica. Demütig sein oder sich demütigen. Być pokornym albo samego siebie ukorzyć, czy pokornym postawić. Demütigen muss man sich, wenn etwas Schlimmes vorkommt in der Versammlung. Ukorzyć się należy wtedy, jeżeli w zgromadzeniu czy w życiu pojawi się coś złego. Demütig sein erschließt die Gnadenquellen Gottes. Ale być pokornym to otwiera te zasuwy tej łaski Bożej. Aber wenn etwas Schweres vorkommt, ale jeżeli coś trudnego się zdarzy, dann wünscht der Herr, dass wir uns demütigen. To Pan nasz życzy sobie, abyśmy się ukorzyli. Ich hatte zu tun mit einer örtlichen Versammlung bei uns in der Schweiz. Miałem do czynienia z pewnym zgromadzeniem u nas w Szwajcarii, wo schwere Dinge vorgekommen sind. W
którym to zdarzeniu, w zgromadzeniu zdarzyły się bardzo trudne rzeczy, die den Herrn verunehrten, które bardzo zniesławiły Pana. Und wir mussten von Nachbarversammlungen ihnen helfen. I my z sąsiednich zgromadzeń musieliśmy im pomóc. Und als wir mit diesen Brüdern zusammen waren, i gdy byliśmy razem zgromadzeni z tamtejszymi braćmi, da saßen die da und schämten sich bis in den Boden hinein. Wtedy siedzieli wśród nas i wstydzili się, aż można było powiedzieć, że chcą się zapaść pod podłogę. Dass so etwas unter ihnen vorgekommen ist. Że coś takiego się wśród nich zdarzyło. Setzten sich in der Besprechung in die hinterste Bank. Siedli na tym spotkaniu w ostatnich ławkach. Und wenn ich von diesen Besprechungen nach Hause kam zu meiner Frau, i gdy z tej rozmowy przyjechałem do domu, do żony, da sagte ich ihr, an diesem Ort wird Gott wieder segnen. To powiedziałem jej, na tym miejscu Pan będzie znowu błogosławił. Und das durfte ich auch erleben. Durften wir erleben. Rzeczywiście, mogliśmy również i tego doczekać, że tak się stało. Wenn etwas vorkommt, das den Herrn verunehrt, jeżeli coś się zdarzy, że zniesławi Pana, dann sagt der Herr zu uns, wir sollen uns alle demütigen. To Pan do nas wszystkich mówi, że my wszyscy mamy się ukorzyć. Unter die mächtige Hand Gottes. Pod mocną ręką Bożą. Dann wird er uns erhöhen. Wtedy On nas wywyższy. Denn es liegt ihm an euch. Dlatego, że Jemu zależy na was. Er hat ein Herz für euch. On ma serce dla was. Und jetzt kommen wir gegen das Ende. I teraz możemy już pomału zdążać w kierunku końca. Wir sehen jetzt noch die beiden Realitäten, die uns begleiten auf dem gemeinsamen Weg. Widzimy tutaj dwie takie realne rzeczy, które nam towarzyszą na naszej społecznej drodze. Die eine Realität ist der Widerstand des Feindes. Jedną z realnych rzeczy to jest ciągły sprzeciw nieprzyjaciela. Die andere Realität, die Gnade Gottes. A drugą realną rzeczą to zawsze trwająca łaska Boża. Das habe ich in allen meinen Reisen erfahren. Tego wszystkiego doświadczałem we wszystkich moich podróżach. Der Widerstand des Feindes und die Gnade Gottes. Sprzeciwianie nieprzyjaciela i z drugiej strony łaskę Bożą. Zuerst spricht er vom Widersacher. Euer Widersacher der Teufel. Najpierw on mówi o tym przeciwniku, o diable. Geht umher wie ein brüllender Löwe. On chodzi wokoło braci jako ten lew ryczący. Er sucht, wen er verschlinge. I szuka, kogo by pochłonąć. Dem widersteht standhaft im Glauben. Temu się przeciwstawcie mocni we wierze. Er möchte, dass wir einknicken im Glauben. On chce, abyśmy się załamali we wierze. Wir lesen vom Apostel Paulus. Czytamy z pism apostoła Pawła. Wie er gefangen in Rom war. O tym, że on był więźniem w Rzymie. Und dann schreibt er im zweiten Timotheusbrief. I on pisze w drugim liście Tymoteusza. Ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Ja zostałem wybawiony z paszczenki lwiej. Das bedeutet, er ist nicht eingeknickt in der Gerichtsverhandlung. To oznacza, że on nie załamał się w trakcie tego procesu sądowego. Sondern er ist treu zu seinem Herrn gestanden. Ale on wiernie stał przy swoim Panu. Dann sagt er in Vers 10, dass wir es zu tun haben mit dem Gott aller Gnade. A następnie w wierszu 10 tego 5 rozdziału objawia nam, że my mamy do czynienia z Bogiem wszelkiej chwały. Sein großartiger Titel unseres Gottes. Jest to wspaniały, wielki tytuł naszego Boga. Er ist ein Gott jeden Umfangs, jedes Maßes an Gnade. Jest to Bóg wszelkiego wymiaru i wszelkiej wielkiej ilości łaski. Und er ist ein Gott jeder Art der Gnade. I on jest Bogiem wszelkich rodzajów łaski. Ich möchte zwei Bibelstellen jetzt vorstellen. I chciałbym teraz wam przedstawić dwa miejsca biblijne. Johannes 1. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Wir haben aus seiner Fülle empfangen. A my otrzymaliśmy z pełni Jego.
und zwar Gnade um Gnade. A mianowicie łaskę za łaską. Und Jakobus schreibt in seinem Brief. A Jakub pisze do nas w swoim liście. Er gibt aber größere Gnade. Ale on daje większą jeszcze łaskę. Für jeden Weg gibt es genug Gnade. Na każdą drogę jest wystarczająca ilość łaski. Ich bin sicher, dass jeder seine eigene Probleme hat. Jestem pewny tego, że każdy z was ma swoje własne problemy. Und sie sind jeder ganz verschieden vom anderen. I z całą pewnością problemy każdego z was są różne od kogoś drugiego. Aber ich sage dir, ale mówię ci, es gibt kein Problem, das hier in diesem Saal ist, nie ma takiego problemu, który by się znalazł w tej sali, wo der Herr nicht genug Gnade hat, do którego Pan by nie miał wystarczającej ilości łaski, dass du den Namen des Herrn nicht verunehren musst. Abyś nie musiał zniesławić imienia Twojego Pana. Der Gott aller Gnade. Tego Boga wszelkiej łaski, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Który was powołał do swojej wiecznej chwały. Da meint er jetzt wirklich den Himmel. I tu rzeczywiście ma na myśli niebo. Ich glaube sogar, dass es ein Hinweis ist auf das Haus des Vaters. Mam takie wrażenie, że to jest właśnie wskazówka na ten dom ojcowski. Unser eigentliches Ziel. W zasadzie to jest ten nasz właściwy cel. Er sagt, wir leiden hier auf Erden eine kurze Zeit. I mówi do nas, my na tej ziemi cierpimy tylko przez krótki czas. Aber er will uns vollkommen machen. Ale on chce nas uczynić doskonałymi. Das mangelnde ersetzen. I to, co brakowało, aby uzupełnić. Petrus ist selbst jetzt sehr gnädig. Piotr sam osobiście jest tutaj bardzo łaskawy. Er sagt dir, es fehlt dir nur noch ein wenig. I mówi, brakuje wam tylko troszeczkę. Wenn ich an mich denke, bo ja, gdy o samym sobie pomyślę, dann sage ich, es mangelt noch viel. To powiem, o wiele jeszcze brakuje. A Petrus sagt, es fehlt dir nur noch wenig. A Piotr do nas mówi, brakuje wam jeszcze tylko troszeczkę. Und das will dir dieser Gott ersetzen. I właśnie to, ten wielki Bóg chciałby tobie uzupełnić. Dann will er dich befestigen. I on chce ciebie utwierdzić. Dazu benutzt er Gottes Wort. I w tym celu on używa właśnie Słowa Bożego. Dann will er nicht nur, dass du das Gottes Wort hörst. I on nie tylko to chce, abyś ty słuchał Słowa Bożego, sondern dass du es tust, ale również abyś je czynił, verwirklichst, abyś je urzeczywistniał. Dazu brauchst du Kraft. A do tego potrzebujesz siły. Dazu gibt er Kraft. I do tego on ci da tej siły. Er sagt jetzt kräftigen. I on teraz mówi, utwierdzi was, umocni was. Und dann kommt er zum höchsten in unserer Praxis. I teraz on przechodzi do tej najwznioślejszej rzeczy z naszego praktycznego życia. Er will uns gründen. On chce nas ugruntować albo na trwałym postawić gruncie. Gegründet in Gottes Wort wird man. Ktoś bywa ugruntowany w Słowie Bożym, wenn man in der Kraft Gottes das gelernte Wort verwirklicht. Jeżeli on w mocy Bożej to, co nauczył się ze Słowa Bożego, w życiu swoim urzeczywistnia. Nun, nur dann verstehst du die Wahrheit. Tylko wtedy będziesz rozumiał prawdę. Du kannst den besten Vortrag gehört haben über christliche Taufe. Ty możesz usłyszeć najlepszy wykład na temat chrześcijańskiego chrztu. Wenn du dich nicht taufen lässest, ale jeżeli ty nie dasz się ochrzcić, to wirst du nie verstehen, was Taufe ist. Nigdy nie zrozumiesz, co to jest chrzest. In der Verwirklichung einer Sache, biblischen Sache, wird die Weisheit Gottes in dieser Sache gesehen. Dopiero jeżeli urzeczywistnimy jakąś rzecz, to wtedy dopiero jest widoczne na nas samych, że my pojęliśmy tą mądrość Bożą dotyczącą tej rzeczy. Ich füge noch zwei Beispiele hinzu, dass ihr versteht, was ich meine. O, dodam jeszcze dwa przykłady, abyście dobrze zrozumieli, co mam na myśli. Beispiele von gestern. Przykłady z wczoraj. Es wird den Ehefrauen gesagt, das haben wir gesehen. Wczoraj mówiliśmy na ten temat, że do małżonek jest powiedziane, wenn sie schwierige Männer haben,
jeżeli mają trudnych małżonków, ohne Worte sie zu gewinnen, aby starały się pozyskać tych małżonków bez słowa. Und wenn du das verwirklichst in deiner Situation, i jeżeli ty to urzeczywistnisz w twojej sytuacji, dann wirst du mit Staunen sehen, to wtedy będziesz mogła z zadziwieniem oglądać, dass das eine große Weisheit Gottes war, das gerade so anzuordnen. Że właśnie to było wielką mądrością Bożą, aby dokładnie w ten sposób tobie to zalecić. Und wenn du deine Frau ehrst, a jeżeli ty będziesz czcił twoją małżonkę als Ehemann, jako małżonek, und ihr begegnest an, als einem schwächeren Gefäß, i jeżeli będziesz z nią postępował jako ze słabszym naczyniem, und wenn du so viel wie möglich bei ihr bist, i jeżeli będziesz się starał w swoim życiu być jak najwięcej razem z nią, wirst du mit großer Dankbarkeit feststellen, to będziesz mógł z wielką wdzięcznością to stwierdzić, dass das eine tiefe Weisheit Gottes ist, dass er das so angeordnet, że to jest wielką, głęboką prawdą Bożą, który Bóg chciał, aby tobie to właśnie zalecić. Das ist der Unterschied von Kenntnis zur Erkenntnis. Taka jest różnica pomiędzy znajomością a tylko poznaniem. Möchte ein Beispiel, mit einem Beispiel schließen aus meinem Beruf. Chciałbym jeszcze zakończyć przykładem z mojego własnego zawodu. Als ich noch, ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Ja dorastałem w małym gospodarstwie rolnym. Da haben wir auch Kartoffeln angepflanzt. My również i sadziliśmy kartofle. Und da gab es noch keine Erntemaschinen. I w tamtych czasach nie było jeszcze maszyn do kopania ziemniaków. Da hat die ganze Familie zusammen die Kartoffeln aufgelesen. Wtedy brało się całą rodzinę, która zbierała ziemniaki. Wenn du jetzt einen Tag am Rand des Feldes stehst, wo eine Familie Kartoffeln aufliest, jeżeli pewnego dnia staniesz na skraju pola, na którym będziesz widział, że cała rodzina zbiera ziemniaki, dann hast du Kenntnis, wie die Kartoffeln in die Säcke kommen. To wtedy dopiero będziesz miał zrozumienie, w jaki sposób ziemniaki w tej ziemi dorastają. Aber wenn du einen Tag mitgeholfen hast, aufzulesen, to jeżeli też będziesz jeden dzień im pomagał te ziemniaki zbierać, dann hast du Erkenntnis. Wtedy będziesz miał poznanie tej sprawy. Mit Rückenweh inbegriffen. I będziesz to rozpoznawał, mając ból w twoich plecach. Wie die Kartoffeln in die Säcke kommen. I będziesz wiedział, w jaki sposób ziemniaki są gromadzone w workach. Dann bist du gegründet in der Wahrheit. Wtedy dopiero będziesz ugruntowany w tej prawdzie. Der Herr sagt in Johannes 13, a Pan powiedział w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Wir wollen diesen Satz zum Schluss lesen, dann setze ich mich. Przeczytajmy jeszcze na koniec to jedno zdanie. Johannes 13. Ewangelia Jana 13 rozdział. Vers 17. 17 wiersz. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Das Glück liegt nicht in Kennen der Wahrheit. Szczęście nasze nie jest w znaniu jakiejś prawdy. Das tiefe Glück ist in der Verwirklichung der göttlichen Wahrheit. Głębokie szczęście jest właśnie zawarte w urzeczywistnianiu prawdy Bożej.